Cześć, jestem Hubert. Na co dzień jestem szkoleniowcem z działu skating w sklepach Marte Sport, a w tym filmie pomogę Wam dobrać rolki damskie i męskie. Na początek opowiem Wam, jakie mamy rodzaje rolek. Są to rolki fitnessowe, czyli miękkie, rolki typu hardshell, czyli ze sztywną powłoką i rolki do jazdy szybkiej, czyli trójkołowe na dużych kółkach. Zaczniemy sobie od rolek fitnessowych, czyli rolek z butem miękkim do jazdy rekreacyjnej parę godzinek dziennie z dzieciakami po ścieżkach rowerowych. Rolki fitnessowe miękkie z bucikiem zewnętrznym miękkim, czyli bardzo wygodnym, cechuje płoza plastikowa dla początkujących lub aluminiowa dla bardziej zaawansowanych. Płoza plastikowa lepiej tłumi drgania, mniej energii jest przekazywane na podłoże, przez co osobie początkującej łatwiej jest zacząć jazdę na rolkach. Płoza aluminiowa jest sztywniejsza, drgania są bardziej odczuwalne na stopie, ale wszystkie informacje z nóg na asfalt przekazywane są szybciej. W rolkach fitnessowych miękkich mamy zapięcia. Są to górne klamry trzymające nam rolkę przy piszczelu i paski 45 stopni, w tym przypadku rzepy, które trzymają nam podbicie stopy, aby pięta nie podnosiła się w środku rolki do góry. W rolkach występują wiązania. Szybki system wiązania, który działa na takiej zasadzie, że mamy blokadę, zwalniamy, zaciągamy do góry sznurówki, przez co stopa nam jest trzymana lepiej, blokujemy sobie sznurówkę, a nasz nadmiar możemy schować do kieszonki stworzonej na języku. Drugi system wiązania naszych rolek fitnessowych to zwykłe sznuróweczki. Czyli jesteśmy w stanie sobie zaciągnąć jak po prostu w buciku każde oczko z osobna, przez co mamy większą pewność tego, że rolka lepiej trzyma się stopy, ale zajmuje to więcej czasu. Kolejnym rodzajem naszej rolki będą to rolki typu hardshell. Są to rolki, gdzie zewnętrzny but jest wykonany z tworzywa sztucznego. Jest to powłoka bardzo twarda, która trzyma dobrze stopę, a but wewnętrzny jest osobną częścią, którą można sobie wyjąć. Czyli mamy zewnętrzną powłokę, która jest wykonana z kompozytu. Jest to powłoka bardzo sztywna, twarda. Trzyma nam dobrze stopę, kiedy już sami się zmęczymy, nie jesteśmy w stanie jej dobrze utrzymać po kilku godzinach jazdy. Ten bucik sprawia to, że cały czas stopa jest w dobrym położeniu między kółkami a podłożem. Buta wewnętrznego tej rolki możemy sobie wyjąć i wyprać go lub wyczyścić, jeżeli jest taka potrzeba. Rozpinamy rolkę, aby pokazać, że buta wewnętrznego możemy sobie wyjąć. Wyjmujemy buta wewnętrznego i w tym momencie możemy sobie go wyczyścić, wyprać, jeżeli mamy taką potrzebę. Buta wewnętrznego wkładamy z powrotem do roleczki i rolkę sobie spinamy. Zapraszam do obejrzenia wideo, w którym pokazuję, jak poprawnie założyć rolkę na przykładzie właśnie tego modelu. Jest to model CoolSlide Munich. Model rolki Munich z marki CoolSlide występuje w wersji unisex w kolorze Dirty Blue, który podpasuje każdemu. Szybko od modelu Munich przejdźmy do następnej rolki. Jest to rolka do jazdy szybkiej. Cechuje ją duży rozmiar kółek, ograniczony do ilości trzech, aby nasza płoza nie była gigantycznych rozmiarów, przez co zachowujemy skrętność rolki. Link do sklepu online Marte Sport znajduje się poniżej, gdzie możecie wybrać swoje wymarzone rolki. Zapraszam Was do filmu, gdzie rozmawiamy o tym, jak nauczyć się jeździć na rolkach. Tutaj znajdziecie link. Zapraszam również do linku do naszego sklepu online, który znajduje się poniżej. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam.